strony Warsaw Spider, dzisiaj na naszym kanale będzie taka nowość trochę u nas. Będzie skorpion, który pokazywaliśmy wam z ostatnich zakupów na giełdzie. Postanowiliśmy zrobić dla niego terrarium, bo już... No, bo zasługuje, bo tutaj to jednak ma za mało miejsca. A mamy takie szkiełko 20x20, otwierane od góry, które jeszcze 2 lata temu miało być pod grupówkę POE. Ja sobie to, wiecie, ubzduraliśmy, ale gdzieś jakoś nam... kiedyś. Nie szło nam do tego, więc stwierdziliśmy, że będzie to idealny terrarium dla skorpiona. Otwierane jest właśnie od góry, więc on nie będzie mógł tego jakoś przesunąć czy otworzyć, bo tutaj to jednak, widzicie, ma gumki, żeby nie wyszedł, on strasznie kombinuje. Szczególnie w nos, strasznie się tarmosi, próbuje, już raz nawet sobie lekko podważył wieczko, więc nawet jak przechodzimy obok niego, to on jest tak czujny, zresztą widzicie, leży mi spokojnie na ręce, cały czas tutaj... Ciągle patrzy, chodzi, ciągle patrzy. W każdą stronę jest cały czas taki... mega aktywny. A niby jest aktywny tylko na co, nie? No. Ale nie, nie ma opcji. On cały czas czuwa, on cały czas obserwuje otoczenie. Ale to też z tego względu, że wiecie, przyjechał tyle kilometrów z nami, a nie ma w tym pojemniku żadnej kryjówki, więc no... może sobie być zestresowany. Właśnie w tym... na uwadze. Dlatego też mamy ten odcinek. Nagramy tutaj właśnie przeniesienie. Zaaranżujemy mu ładnie pojemnik. Więc co? Bierzemy się do roboty. Będziemy dzisiaj używać produktów głównie od Bioter. Będzie pewnie Kulik, będzie Jungle Air. Jakąś tam kryjówkę zrobimy właśnie. No to co? Przechodzimy już do kadru na terrarium i zaczynamy. Dokładnie. Też możecie zobaczyć na tej aplikacji, którą już wam kiedyś pokazywaliśmy. Możemy tutaj znaleźć osobniki, które ktoś znalazł tam w naturze, w naturalnym środowisku i oznaczył, dodał jako taką... jako takie swoje odkrycie. Wpisujemy właśnie Heteromedrus petersi, kontynent, czyli Azja. Szukamy. Szukamy, szukamy. 19 osób dodało jakąś swoją obserwację. To jest skorpion leśny i tutaj właśnie widzicie takie zdjęcia gdzieś tam w naturze zrobione. W jakiej lokalizacji na przykład? Kambodża. Co tam jeszcze? Tutaj Dong Nai. No, można się zainspirować mniej więcej, żeby mu otworzyć taki w miarę naturalny biotop. Tutaj gdzieś na jakichś kamyczkach takich mokrych, gdzieś przy drodze, też Dong Nai. Więcej danych nie ma. Ale w razie, gdyby ktoś właśnie chciał się zainspirować, jak w naturalnym środowisku takie coś może wyglądać, to polecamy wam serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy was do zapoznania się ze stroną reproduktor.eu. Jest to strona ogłoszeniowa i stanowi ciekawą alternatywę dla ogłoszeń wystawianych na przykład na grupach na Facebooku, gdzie jednak ryzykujemy blokadą konta. Reproduktor to takie zwierzęce Allegro. Strona ta przeznaczona jest tylko dla zwierząt, które są podzielone kategoriami od typowych zwierząt domowych po bardziej egzotyczne i rzadkie zwierzęta. I teraz jak korzystać z tej strony? Po prostu załóżcie tam swoje konto, zarejestrujcie się, a następnie możecie już dodawać ogłoszenia czy szukać zwierząt, których potrzebujecie. Ogłoszenie dodaje się bardzo prosto i szybko i warto też rzucić zdjęcie. Dodatkowo podajemy też cenę. Po tym, jak już założycie swoje konto na reproduktorze, pamiętajcie, proszę, aby zaobserwować nas na tej stronie. Wtedy będziecie widzieć nasze aktualne ogłoszenia. W takim razie, kochani, zaczynamy. Najpierw damy trochę keramzytu na spód. Dosłownie odrobinę, żeby tą małą warstwę. Dosłownie tyle wystarczy chyba. Więcej nie trzeba. Następnie mamy torf. Już mamy rozrobiony w pojemniczku. Nie za mokry, nie za suchy. Mógł być taki idealny. Jako, że on lubi chować się gdzieś w kryjówkach, które sam najczęściej wykopuje, to zaleca się mu dać około tam 10-15 cm warstwy podłoża. U nas będzie miał troszkę mniej,
żebyśmy nie przysypali wentylacji na dole, ale za to będzie miało od nas kryjówkę w postaci jakiegoś kawałka kory. Dosłownie to taki kawałek, jest taki właśnie gdzie cieniutki. Ale cię prześwietliło teraz. Jest półokrąg właśnie, mógł się schować. Ale zanim damy kryjówkę, damy mu trochę wermikulitu od firmy Bioter. Widać to. Widać chyba. Damy troszkę tego wermikulitu. Nie za dużo. Żeby trochę kolorek był inny. Będzie go fajnie widać na takim jasnym podłożu. Tak, troszkę go tutaj zmieszamy. O, będzie to tutaj fajnie wyglądało, nie? Coś takiego. Tutaj lekko wentylację przesypałem, ale no, jest to nie przeszkadza. I dodatkowo damy trochę podłoża Jungle Earth, również, które dostaliśmy od Daniela w firmie Bioter. To jest super, to jest coś tak wspaniałego. Naprawdę, to jest świetne podłoże. Jeżeli na przykład nie macie pomysłu, co dać na podłoże, jakie wykończenie, jaki detalj, zastanawiacie się, co fajnego połączyć, to jest po prostu rozwiązanie dla was. Naprawdę. Zobaczcie tą strukturę podłoża. To jest taka mieszanka, gdzie już nic nie musicie dodawać. Jest naprawdę świetna. Dzisiaj trochę tego tutaj sobie podsypiemy. Nie za dużo, żeby też nie przesadzić. Styknie już. No, tak się wydaje. Troszkę będę tutaj jeszcze przemieszać. Nie? O. Mhm. I zupełnie inną strukturę teraz ten torf ma, nie? Nie jest taki właśnie sam ciemny torf. Będzie się lekko wyróżniał ten skorpion. Jeszcze możemy lekko podsypać. O. Jeżeli chodzi o podłoże, to w sumie wydaje mi się, że będzie w porządku. Dam mu tą kryjówkę. Wydaje mi się, jak będzie miał kryjówkę gdzieś tutaj, to będzie w porządku. Tu zaraz przy wentylacji będzie miał przewiew. Akurat ta kura jest tak fajnie ułamana naturalnie. No, nie jakaś ścięta, wiecie. Tylko taka właśnie naturalna. O, tu lekko przesypiemy. Mhm. Damy też miseczkę z wodą, bo oglądaliśmy ostatnio film Witolda, pana Witka. I pokazywał właśnie, że miseczka z wodą jest skazana dla skorpionów, mogą się napić. O, trochę się podsypałem Jungle Earth'a po tej korze. O, żeby trochę tak wzbogacić. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Tutaj Weronika na niego wpadła. Mamy takie ładne kamyczki. Nie pytajcie skąd. Dziwnie to zrozumiał. Jakbyś ukradł. Dostaliśmy je od znajomego, który sobie dekorował podjazd. I naprawdę struktura tych kamyczków jest bardzo fajna, bo są takie gładkie, nie są ostre. Są śliczne naprawdę. I są takie miłe, nie? Tak, są mega miłe. Takie płaskie. I mamy też taką czaszkę, którą kupiliśmy sobie na giełdzie od Spiders Factory. Chyba Factory, tak? Taką właśnie ze skorpionem. I pomyśleliśmy, że to będzie fajne połączenie, żeby właśnie do terrarium skorpiona dać taką czaszkę ze skorpionem właśnie. Więc może damy to na przykład gdzieś tutaj te kamyczki. O, coś takiego. Taką jakby wysepkę zrobić z nich. A wśród tej wysepki właśnie dać taką czaszkę. Już pokazuję. Żeby też on nie przesypie sobie tego torfem. O, mega to wygląda. Nie przesypie wentylacji torfem, to będą kamyki.
czaszka się będzie wyróżniała. Ogólnie taki wystrój, czaszka i kamienie kojarzy mi się z jakąś taką wyspą zła. Natomiast szczepiony są takie groźne. Takie są, jakby to powiedzieć. Wiesz, co tam chodzi? Wiem, o co chodzi. Daj mi pomóż to słowo znaleźć. Mówiliśmy o tym ostatnio, jak gadaliśmy o skorpiony. Że są takie, że budzą taki respekt. Tak. O to chodziło, że nie? Dokładnie. Dzięki właśnie kamyczkom tutaj wentylacja jest nieprzysypana torfem i nawet ten przysypie po prostu stanie na kamyczkach. No. Wydaje mi się, że więcej nie będzie potrzebne. A, jeszcze tam miseczka z wodą, tylko jakoś trzeba miseczkę jeszcze załatwić. Bo miseczek u nas jednak trochę brak ostatnio. Wybaczcie kochani za miseczkę, lepszej nie mieliśmy obecnie. Po ostatnich zakupach jednak na miseczkę nie starczyło. Ale pewnie na jakąś ich najbliższej giełdzie sobie coś dokupimy. Ale ważne, żeby właśnie miał takie swoje poidełko, żeby mógł się napić w razie czegoś. Jaka duża! To właśnie duża jest strasznie. Jezu, z pasem. Nie mamy jakiejś mniejszej pokrywki jednak, bo zajmuje nam połowę terrarium, no słabo to wygląda. Co myślicie? Może o! O, no jasne. Z czegoś naturalnego. Tu mamy coś takiego. Ostatnio widzieliśmy na giełdzie, że właśnie ktoś w tym dawał wodę pająkowi. Takie coś. Naturalne. No ale boję się, że to jednak zapleśnieje, bo to dużo zajmuje miejsca, więc nie to bardzo. Same jak tamta miska, więc no. Ta chyba będzie lepsza. 100 razy. Właśnie dokładnie zagrzeb. Będzie git. Ty robisz po prostu czaszką, wiesz? Mhm. Żeby on tylko tego jakoś nie rozgrzewał. Żeby nie kopał akurat pod tą czaszką. Jeszcze pomyśli, że wiesz, że czaszka pilnuje skarbu i zacznie tam kopać. Chyba, żebyśmy zabudowali tą miseczkę tymi kamieniami i tą czaszką. Wiesz co, tego bym już nie ruszała, bo to mi się bardzo podoba. Tak? A jest więcej kamyczków, żeby ewentualnie tak dookoła takie. Sypać. Te takie pasiaste. No. Pokaż się. Jeszcze takie kamyczki, ale chyba nie będą pasowały pod to za bardzo, nie? No jest za bardzo taki namieszany kolorami. No, chyba nie. Jeszcze tam jakieś zarazem dwa pomyczki tego typu. Dobra, na razie chyba będzie to... Nie, żeby to powiedzieć, że tak robi, nie rzucały w oczy, będzie okej. Okay. Najwyżej jak coś lepszego znajdziemy, czy kupimy, to wymienimy mu. Dokładnie. I będzie w najbliższej aktualizacji, albo na filmie, albo na streamie. No, ważne, tutaj... żeby spełniała swoją funkcję. Dokładnie. Damy mu wody do miseczki, żeby jednak trochę tej wody tam miał. Fajnie, bo w końcu będzie go tak ładnie widać, nie? No, będziemy jakieś zdrzenia z tego zrobić. Będzie miał pole do popisu. Pamiętajcie jeszcze, że przy tym gatunku skorpiona wymagany jest podobno według terrarium.pl 80-90% wilgotności, ale wyczytaliśmy też na innych stronach, że można zrobić w ten sposób, że po prostu robisz u skorpiona strefę wilgotną i taką mniej wilgotną. Po prostu jedną połowę terrarium zwiększamy bardziej, drugą mniej. A okolo dać miskę z wodą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na przykład tą strefę damy mu bardziej taką, wiecie, suchą, albo tą bardziej suchą, a tą bardziej wilgotną. Zobaczymy sobie, którą on wybierze sam. Więc co, przenosimy go chyba, co? Chyba tak, to jest ten skorpion. Póki ten kadr jeszcze taki ładny mamy. Ale widzę, że skorpion jest od Argiopetera. Dokładnie. Przywieźliśmy go z Gdyni.
jak oglądali się nasze zakupy, to zawsze wiecie. Jak czeka, jakby chciał wyskoczyć z tego pojemnika, wiesz? Teraz tu idę. Dobra. Mam tutaj oczywiście dwie pensety. Jedną krótszą, drugą dłuższą. No, wolność brachu. Jejku, jak on pięknie błyszczy, wiesz? Mi troszkę. A może wysyp mu ten vermiculite? Zmiesza się tutaj. O. Szok. Gdzie jestem? Słuchajcie, dniami i nocami walczył z tą pokrywką, a teraz jak ma otwarty, to nie chce wyjść z pudełka. Co, jak mu też wyglądało tego vermiculitu? Mhm. Jak to już ma, będzie miał trochę tego swój. Chociaż może mi podsypie tego vermiculitu jeszcze? Możesz podsypać, bo jest bardzo ładny. Taki drobny jest, nie? Jego będzie tak dobrze widać na takim miastem. Widzę, że mu się podobał ten kącik z czaszką. No. Ja odwrócę troszkę, żebyśmy mogli go wam pokazać. Ale jest piękny. Taki błyszczący, masywny. Piękny. A może byśmy się pokusili jakieś karmienie przy okazji? Jasne. Patrz jak macha tym kolcem. No bo nie widziałem. Zobaczysz potem na filmie. O, znowu macha. Ale nie widzę, żeby tą kroplę zjadłem, wypuszczał. Nie, nie ma kropli. Ale jest piękny, wiesz? Dopiero teraz go tak dobrze widać. Pierwszy taki nasz duży skorpion, dlatego się jaramy. Bo mamy jeszcze drugiego maluszka, ale Gastrycarinatus. Ale tamte to jest dosłownie jak pół paznokcia. A ten to już jest taki kawał skorpiona. A, mamy tu resztę złapanego. Widać to? No, tamto nie bardzo. Tutaj bardziej po środku. No. Już się skusi. No. No. Co, który się poszedł wykąpać? Tak, korzystał z basenu właśnie. Zupa turkowa. Turecka zupa. Zupa z trupa. Co złapał? No właśnie nie, Turek udaje, że nie żyje. Może później mu pójdzie lepiej. Wodę pije. Ojej, jak fajnie to wygląda. Zobacz, widzisz? Mhm. Tak sobie nabierasz czubcami. Tak. Zobacz. To zamiast karmienia możecie zobaczyć, jak pije. Karaczan nie wie, o co chodzi. Teraz skorpion wypije całą miskę wody, a która chce wyjść z pustej miski. Jak sobie podaję tą wodę, nie? Wiesz co, to byłoby super na tym maka. Wiesz? Chodź, może pierścienia może. Naprawdę, to będzie mega widać. No już wiedzą.
Mam nadzieję, że Wam się to Targum spodobało. Jeżeli chcecie aktualizację, dajcie znać w komentarzach. Dawajcie koniecznie łapki w górę dla naszego zasięgu, bo to nam pomaga zwiększać właśnie zasięg filmów. Kochani, na tym pięknym kadrze się już z Wami żegnamy. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli chcielibyście na przykład, nie wiem, więcej filmów ze Skorpionem, dajcie znać właśnie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, bo jednak wiecie, fajnie było, gdyby było nas jeszcze więcej. I oczywiście Skorpion może się już teraz pojawić na streamach Skarmienia. Nie dajcie znać, czy chcecie go zobaczyć. A tymczasem się już widzimy w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć. Pa, pa.